Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku Pola Minowego. Dzisiaj powiemy sobie o rodzicach opuszczających dzieci. W tamtym tygodniu powiedzieliśmy sobie o tym, jak to dzieci opuszczają rodziców. Dzisiaj przechodzimy w tą drugą stronę, kiedy to rozstanie, to odejście bywa o wiele bardziej trudne niż w tamtym poprzednim wypadku. I najczęściej te trudności wynikają z relacji rodziców względem swoich dzieci opuszczających. Otóż opuszczenie dotyczy nie tylko młodych, dorosłych dzieci, które zakładają swoje rodziny i opuszczają swoje rodzinne gniazdko. Dotyczy także rodziców. Oni nie zawsze potrafią wypuścić z rąk to, co przez lata pielęgnowali. To swoje ukochane dziecko, to swoją ukochaną córkę, tego swojego ukochanego syna. Tyle serca i wysiłku wkładali w wychowanie, mają ze sobą ileś tam lat nieprzespanych nocy, przeżytek wspólnie troski, radości, włożenia pewnego wysiłku, włożenia dzieci na basen, na lekcje angielskiego, na jakieś inne różnego rodzaju zajęcia. A tu nagle w życiu ich dorastającego dziecka pojawia się ktoś, na kogo wychowanie nie będą mieli już żadnego wpływu. Ktoś, kto jest psychologicznie kimś obcym w ich życiu. Pojawia się obca osoba w ich rodzinie. I teraz oni mają się zgodzić na to, żeby stopniowa relacja ich dziecka z tą nową osobą była coraz bardziej znacząca, a po ślubie już zdecydowanie pierwsza, ważniejsza od relacji z nimi. I nie dziwmy się, że dla niektórych rodziców jest to proces dość trudny. Trzeba nie lada dojrzałości u rodziców, aby uznać prawdę, że to ich dziecko, to ich ukochane dziecko nie jest już ich własnością. Że zostało mi powierzone tylko na pewien czas, na pewien okres i moją największą radością powinna być ta chwila, w której ono nie będzie mnie już za bardzo potrzebować. Mądrzy rodzice wiedzą, że ich dziecko jest mniej doświadczone życiowo, że może popełniać błędy, ale mimo wszystko pozwalają na te błędy. Akceptują jego wybory, ponieważ rozumieją, że to jest najlepsza droga ku sensownej dorosłości, ku dojrzałości, żeby ten człowiek, młody człowiek mógł dorosnąć, to po prostu musi samodzielnie zacząć żyć i funkcjonować. I praktyka pokazuje, że usamodzielnienie się dziecka i opuszczenie rodzinnego gniazda to czas jednego z ostrzejszych wiraży w historii rodziny. To często jest jeden z najtrudniejszych momentów całej historii rodziny. Takie powtórne odcięcie pępowiny z własnym dzieckiem, ono bywa tym boleśniejsze i bardziej rodzice mają zaniedbaną relację między sobą. Małżonkowie popełniają niekiedy dość brzemienny w skutki błąd. Tym błędem jest to, że żyjemy dla dzieci. One są najważniejsze. Mąż jest w odstawce, najważniejsze są dzieci. Albo odwrotnie, ale najczęściej to jest od strony żony. Dzieci są najważniejsze, mąż jest w odstawce. Nie, to nie tak może być. Nie, tak nie może być. Gdyż to gdzieś, kiedy te dzieci dorosną, to może się okazać bardzo trudne w skutkach. Dlatego, że te dwie osoby mogą po pewnym czasie okazać się dla siebie zupełnie obce, które kompletnie siebie nie rozumieją i kompletnie nie potrafią ze sobą już żyć. To jest bardzo trudne. I nagle takie osoby w takich sytuacjach odkrywają, że ich po prostu nic już nie łączy. Nie ma o czym z tym mężem czy żoną rozmawiać. On stał się po prostu kimś obcym.
I wtedy zaczyna się ogół nadmierne ingerowanie w życie młodych i dochodzi wtedy do niebezpiecznego dla trwałości młodego małżeństwa naruszania granic. A nikt z nas nie lubi, kiedy się mu jego granice przekracza. To jest normalne. Co jest jeszcze bardzo istotne w tym temacie, to jest to, żeby rodzice pamiętali przez cały okres trwania małżeństwa, niech pamiętają, że nie brali ślubu ze swoimi dziećmi, ale brali ślub ze sobą. Sobie nawzajem ślubowali. To sobie przysięgali miłość, sobie przysięgali wierność, sobie przysięgali uczciwość małżeńską i sobie przysięgali bliskość. Dlatego powinni nieustannie troszczyć się o silną więź. Wykresy różnych rozwodów, które się dokonują, pokazują, że pierwszy wzrost ich liczby przypada na czas po urodzeniu pierwszego dziecka. To sprawdzia, jak młodzi radzą sobie z pierwszymi poważnymi wyzwaniami. I drugi szczyt liczby rozwodów, i to wyższy jest od tego pierwszego, to przypada właśnie na etap pustego gniazda, kiedy to dzieci opuszczają rodzinny dom i zakładają swoje rodziny. I jeżeli małżonkowie nie chcą znaleźć się w tych statystykach, no to powinni przypomnieć sobie nieco, który właśnie ten taki wykres drgań, co nie? Że ten pierwszy okres to był właśnie w tym momencie, drugi okres takiego jeszcze wyższego drgania, sinusoidy w górę, to jest właśnie moment, kiedy te dzieci opuszczają ten rodzinny dom i zakładają swoje rodziny. Ale jeżeli zaczynają widzieć tacy rodzice już, że to właśnie w tym kierunku zmierza, no to może to warto się zastanowić wtedy, czy aby czegoś nie zaniedbaliśmy. Może randek, może okazywania uczuć, może wspólnych pasji, może rozmów, może życia intymnego i szybko wprowadzić w życie jakąś taką sensowną korektę tych zachowań. To święta prawda, że udane małżeństwo nie jest wynikiem przypadku, lecz codziennym wysiłkiem obojga. Jeszcze gorzej z tym opuszczeniem rodziców przez dzieci jest wtedy, kiedy takie dziecko było wychowywane przez jednego z rodziców. Czy to mamę, czy to tatę. Myślę, że chyba najczęściej to dotyczy mam. Taki nawet czasami nawet szantaż emocjonalny. Jak ja sobie bez ciebie poradzę? Ja bez ciebie sobie nie poradzę. Ty musisz być przy mnie, na każde moje zawołanie. Nie, nie może tak być. Ta więź, nawet kiedy ten rodzic był, sam wychowywał to swoje dziecko, to ta więź z dzieckiem też musi się rozluźnić. Ale często odbywa to się wśród łez. Jakichś bólu, żalu, pretensji. I zwykle najtrudniej przeżywa takie chwile matka, oddająca syna. I to jest bardzo trudne. Kiedy żeni się syn, owszem, zyskuje ona nową córkę, ale ma też poczucie, że bezpowrotnie traci dziecko. Że jej więź z nim się zmienia. Że ona nie zawsze umie tak to zaakceptować, tak prosto i łatwo. Nie ułatwia też tego procesu silna obawa przed samotnością. Oraz też świadomość nadchodzącej starości, samotności. Dlatego niektóre matki walczą o to, aby jak najdłużej zachowywać dotychczasowe rodzinne status quo i swoją pozycję. Niekiedy taki właśnie rodzic zachowuje się na tyle niedojrzale, że sięga po emocjonalny szantaż. Tak jak już powiedziałem wcześniej. Jak ja sobie bez ciebie dam radę? Ja sobie bez ciebie nie poradzę. Ty musisz tu być na moje każde zawołanie, na każde moje wezwanie. I w ogóle sobie tego jakoś nie wyobrażam. Co się ze mną stanie, gdy się wyprowadzisz?
czyni tak nie z tej przyczyny, że chce taka osoba, taki rodzic chce źle dziecku, natomiast dlatego, że paraliżuje go strach przed nieznaną przyszłością. Pamiętajmy o tym, że kiedy przystępujemy do rozmowy i wtedy postarajmy się, aby mimo wszystko te nasze uzgodnienia przebiegały bez przykrych słów czy wzburzonych emocji. Warto zapewnić rodziców o tym, że nadal ich się bardzo kochamy i że nie przestają być dla nas ważni. Możemy zadeklarować, że w miarę możliwości, w konkretnie ustalonych obszarach, będziemy im pomagać. Że mogą na nas liczyć, chociaż zamierzamy założyć, bądź już założyliśmy własną rodzinę. Tutaj takie bardzo istotne jest postawienie pewnych granic. I to jest tak, że te granice mąż stawia swoim rodzicom, żona stawia swoim rodzicom i konsekwentnie ich przestrzegają. O tym szerzej powiem za tydzień, natomiast jeszcze może parę słów do tego tematu. Jeżeli natomiast w żaden sposób rodzice nie dają sobie wytłumaczyć, że ich szantaże lub nadmierna ingerencja są wciąż uciążliwe, bo też tak może być, że pomimo, że ustalamy pewne zasady, a to jest nieprzestrzegane przez rodziców, to może to doprowadzić do takiej sytuacji, w której młodzi na wszelkie sposoby zaczną ich po prostu unikać. A jeżeli dodatkowo zauważą, że owo wtrącanie się teściów zagraża ich trwałości, ich kształtującej się dopiero relacji ich całej rodziny, która się dopiero tak naprawdę uczy być rodziną, to podejmą być może jedynie słuszny w takim przypadku desperacki krok całkowitego odseparowania się od rodziców. Postawią zapewne też nieprzepuszczalną barierę bez cienia satysfakcji. Nie dlatego, że są niewdzięczni, źli i przewrotni, ale dlatego, że jest to jedyna metoda na uratowanie ich małżeństwa, ich relacji wzajemnej. Uczynią tak, ponieważ zostają do tej decyzji po prostu przymuszeni. I z pewnością nic nie ulegnie zmianie, dopóki rodzice nie zrozumieją, że muszą się zająć bardziej swoimi sprawami, a w stosunku do rodziny dzieci mogą być jedynie nienarzucającymi się osobami, chociaż gotowymi do pomocy, życzliwymi towarzyszami. I wtedy dzieci poczują się bezpieczniej i być może przestaną uciekać. Wtedy relacje się poprawią, co z całą pewnością zaowocuje ich częstszą, dobrowolną, obecną i troskliwą opieką, gdy coraz starsi rodzice będą jej naprawdę już potrzebowali. Ktoś kiedyś wyraził taką opinię, że domy starców są pełne nadopiekuńczych rodziców. Być może tak rzeczywiście jest. Teraz łatwiej zrozumieć to dlaczego. Dlatego módlmy się o zdrowe relacje, o mądre wybory, mądre stawianie granic właśnie w tych relacjach rodziców i dorosłych dzieci. Do zobaczenia za tydzień. Szczęść Boże!